Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, ostatnio w Historylandzie odbyło się spektakularne, pierwsze, historyczne wręcz w Polsce spotkanie z legotuberami. No i tak trochę głupio, bo w sumie mnie tam nie było. Było moje alter ego Klocko Zaur, no ale że dostał więcej prezentów WTF-owych niż zwykłych klocków Lego, no to kurczę, ten film ląduje tu. Moi drodzy, tych prezentów od was na spotkaniu dostałem tyle, że aż musiałem iść sobie dokupić maksymalną gabarytową paczkę. I pozwólcie, że ja to teraz wszystko wypakuję i będziemy sobie omawiać, patrzeć, co od was dostałem, bo są to nieliche prezenty. Tak jest, moi drodzy, całość otwarta, wyciągnięta z reklamówki prezentuje się w ten sposób. No i trzeba przyznać, że naprawdę, mówię, jest to widok nielichy, nie mały, moi drodzy, naprawdę wielkie prezenty. Klocki Świat, spójrzcie, jaki wielki prezent. Bartosz z Klocków, również wielka tam koperta. I jest tutaj trochę również rzeczy nieklockowych, ale spokojnie, my już sobie tutaj wszystko sekundka po sekundce omówimy. Prezenty są naprawdę różne, na przykład tutaj coś materiałowego, o tym również, moi drodzy, zaraz. No i naprawdę cieszę się, ponieważ no fajnie, zawsze na tych spotkaniach to ja jestem najbardziej obdarowywany przez wszystkich i chyba jako jedyny legotuber wyszedłem z taką wielką siatą, taką naprawdę przeogromną siatą prezentów od fanów. No i tu już to ładnie ułożyłem, moi drodzy, po kolei. Jak już nieraz zaczynamy sobie oczywiście od kontentu, wiecie, który nie pasuje na ten kanał, nie pasuje na WTF, czyli właśnie od Lego. Jak już pewnie na niejednym filmie widzieliście, wielu tutaj legotuberów innych, którzy byli na spotkaniu z nami, zrobiło już dużo filmików. Tu wam jakieś 1, 2, 3 odnośniki rzucę do ich relacji. No przede wszystkim pierwszym prezentem, który sobie sam gdzieś tam wziąłem, było no wszystkie autografy. Nawet mój sobie, moi drodzy, wziąłem autograf, także mam tutaj wszystkich od wszystkich autografy. To przede wszystkim, no i co tutaj mówienie legowego? Moi drodzy, przede wszystkim kolega o nazwie Abacus. Abacus pozwolił nam sobie budować swoje awatary z klocków. Przyjąc taką kupę klocków, pozwolił nam budować sobie z nich awatary. No i cóż, ja stwierdziłem, że tak śmiesznie będzie, jak sobie, oczywiście on jest podobnie, ale stwierdziłem, że będzie śmiesznie, jak sobie stworzę człowieka, który pracuje. On miał już taki budowlany kask z tymi. On mi gdzieś teraz wypadł, nie mógł znaleźć, ale miał taki, uwierz mi. Wiecie, taka ironia, że tu pracujący człowiek, bo to przystań klocków, bo otwarłem swój sklep i tak dalej, że he, niby pracujący człowiek. No i zrobiłem taki awatar, nie wiedziałem, że mi go pozwoli sobie wziąć, pozwolił go mi wziąć, gdybym wiedział, że mi pozwoli go wziąć, to stworzył lepszy oczywiście. Moi drodzy, Klocki Kacper dał mi oryginalną całą saszetę zapakowaną jeszcze ja wiem z jaką figurką. Figurką, którą chciałem, którą mówiłem, że jest moim must have'em, o którą trzeba dbać, którą trzeba będzie podlewać. No i spytał mnie, czy ją mam, mówię, nie mam. On mówi, kurczę, masz, a ja się tak nie spodziewałem, że aż mi było strasznie miło z tego powodu, że jest mi niezmiernie miło, że taki prezent dostałem od Kacpra właśnie klockowego. Super sprawa, myślę, że jakiś odcinek trzeba go będzie wcisnąć, może jakiś mikromoc. A cóż tutaj mamy jeszcze z Lego, moi drodzy? No to są takie małe detale, jak na przykład udało mi się 3 saszeteczki dostać, ale to już od samego Historylandu, moi drodzy. Wkrótce zrobimy opening, ale już nie na kanale. Ostatnio te openingi, gdy uzbieram kilka saszet, robię, ale na moim Facebooku. Także myślę, że opening się pojawi na Facebooku, to na pewno. Ja cóż, muszę te prezenty niestety stąd usuwać, żeby było miejsce dla innych oczywiście, moi drodzy. Dostałem również trochę od kolegów tutaj po fachu, można by rzec, legowych. Nie bez powodu wjedziemy najpierw Lego, a później zostałem WTF, także spokojnie. No mistrz Claudio dał mi całą tutaj swoją przypinkę, jakże fajną. Także mogę sobie teraz przypiąć, lansować się na mieście, moi drodzy, z taką oto przypinką od mistrza Claudio. No, Abacus właśnie dał mi jeszcze swoją naklejeczkę. Oprócz tego naklejeczek było więcej, bo Mount Brick mi dał również. Mount Brick tutaj ma również kanał, także wpadajcie do niego na kanał, spójrzcie, jakie on tutaj ma rzeczy, aczkolwiek jest to content legowy, nie zapominajmy. Cukierka, cóż, wziąłem sobie sam, gdyż na każdego takie cukierki czekały w przedsionku, właśnie w wejściu do Historylandu, więc pozwólcie
pozwoliłem go sobie wziąć sam, gdyż je bardzo lubię. Również tutaj Klockopedia, który lada chwilę reaktywuje kanał, również uraczył mnie swoją naklejką. No i mamy kolejną wizytówkę od Emeci Grożek. Fajny kanał swoją drogą, dopiero zaczyna, ostatnio u niego byłem, całkiem fajny kanał. Nie brakowało właśnie, jak widzicie, legotuberów, którzy rozdawali gdzieś jakieś o ciebie gratisy. Moi drodzy, no właśnie, Miss Claudio, widzimy, dał mi tutaj jeszcze swoją taką, tylko że to nie jest naklejka, to jest właśnie takie zdjęcie z mistrzem Claudio. Wow, taką ścianę chwały zrobić niczym Rafał czy inni. JPEG, tak, JPEG dał mi katalog, który 3 metry dalej był do zabrania za darmo w no, sklepie z klockami, który należy właściwie do Historylandu, jest to Salon Klocków. No, Salon Klocków u Maćka chociażby mogliście ostatnio widzieć, gdyż on tam jest bardzo aktywny, robił spotkanie i tak dalej. Dlaczego się cieszę z tego mimo wszystko dodatku? Bo ja nigdy nie miałem katalogu właśnie papierowego. Wiecie, w Olkuszu nie mam takiej możliwości, a tutaj proszę, już w końcu katalog swój papierowy, więc fajnie, będę go mógł przeglądać sobie przed snem i tak dalej. Moi drodzy, pewien to was zainteresuje, skąd te majtki, od kogo te majtki? Nie, moi drodzy, to jest kominiarka. Skąd kominiarka? Jak kominiarka? Dlaczego kominiarka? Nie chcę na niej za wiele zdradzać, natomiast dostałem ją od Maćka i Klocki. Tak jest, od tego Maćka i Klocki, a dlaczego ją dostałem, dowiecie się już wkrótce zapewne z jego kanału, moi drodzy, także trwajcie. No i cóż, właściwie tu uporaliśmy się z fu contentem, czyli tym, który nie pasował kompletnie na kanał podróbkowy, czyli z contentem Lego, chociaż, moi drodzy, tutaj jeszcze dostałem taką oto pocztóweczkę od kanału Plastikowe Recenzje. Mam na imię Paweł, prowadzę kanał na ety Plastikowe Recenzje, kocham Lego, cześć mi napisał. Moi drodzy, Paweł całkiem sprytnie wybrnął z sytuacji, gdyż narysował awatar, który nie jest pokolorowany, czyli pasuje również na ten kanał, więc uznajemy go za content absolutnie WTF-owy, a nie content legowy. Dobrze, sprytnie, Paweł, wpadajcie na jego kanał, fajnie. On taką pocztóweczkę, spójrzcie, wszystko jest ręcznie rysowane, ręcznie pisane, no zawsze trzeba docenić takie prace, ładnie, równiutko wycięte. Każdemu z nas z naszej szóstki dał taką pocztóweczkę. Super, naprawdę. Sprawa, jedźmy dalej. W końcu kończymy z tym kontentem, mówię, takim nielegowym. Już zaczęliśmy inny. No i spójrzmy. Mamy tutaj dla Klockozaura. Taka pocztówka giętka, no. Ale, moi drodzy, treść jak najbardziej fajna. Drogi Szymonie, bez przedłużania masz tu donate. Klockozaur. Czy to jestem ja? Chyba to jestem ja i szczerze mówiąc, to fajnie by było idealny awatar właśnie na WTF, ale już mam inny, moi drodzy. Fajnie, spójrzcie, dostałem taki donate. Co ciekawe, kolega nie szukał rozgłosu. Kurczę, ja nie pamiętam więc teraz, od kogo to dostałem. Wybaczcie mi. Aha, to trzeba było odciąć. No dobra, trudno. Ale, moi drodzy, nie byle donate. Pół tygodnia jedzenia, no jak, bum, cyk. Także fajnie, pół tygodnia, już macie pewność, że najbliższe te pół tygodnia przeżyję, nie umrę z głodu. Wow, super. Pamiętajcie jednak, by zawsze, gdy dajecie mi takie prezenty, robić swój podpis, robić jakiś dopisek i tak dalej, by ludzie wiedzieli, jak trafić chociażby na wasz kanał. No i dokładnie ten sam przypadek skurzy tu z zestawem. Ja nie pamiętam, od kogo. Będę bardzo wdzięczny, żeby ktoś mi teraz napisał, od kogo jest ten zestaw, kto mi go wręczył. Bo była sytuacja, jak ktoś podszedł, dał, wiecie, tą amok, rozdawałem autografy i kurczę, nie mam pojęcia, od kogo dostałem ten fajny zestaw. Dlaczego fajny? Bo już raz ten Bad Hero od LBGT Plus dostałem na właśnie, znaczy dostałem, kupiłem sobie nad morzem i tam był Joker na dinozaurze, a tu mamy Robina na dinozaurze i ten zestaw leci naprawdę szybko w recenzję, tym bardziej ostatnio był taki właśnie dinozaur dzban u mnie na kanale, więc kurczę, muszę szybko zrobić recenzję, więc tym bardziej mi napiszcie, od kogo dostałem, przyznaj się mi tutaj kolego, czy to od ciebie dostałem, mówię, był amo gdzieś tam tych autografów, zamęt i szybko zostawiłeś paczkę, powiedziałem, o dzięki, ty poszedłeś, będę wdzięczny za taką informację, w ogóle przypomina, no właśnie, ja mam tego Jokerka, on już był na kanale, a ta seria naprawdę wygląda fajnie, no Batmany na dinozaurach, zresztą to tu pisze, new series Batman versus dinozaur, niby versus, a jednak jeżdżą na, także świetna sprawa, czekam na informację, od kogo mam ten zestaw. No i zostały dwie duże paczki, jedna od Klocki Świat, sami się przyjrzyjcie, no cóż to jest, ja tu będę musiał aż kamerę do góry podnieść, moi drodzy, i druga od Bartosza z Klocków, który już nie pierwszy prezent mi daje, moi drodzy, dlatego otwieramy, pięknie zabezpieczone, żeby nam się to nic nie otwarło, agrafkami, znaczy, przepraszam, szybkami, sami spójrzcie, nie było więc ryzyka, że coś tu się rozpadnie. W środku jest wyczuwalny zestaw, ale nie tylko. Bartosz również znów, bo już nie zapominamy, mam te jego wizytówki i inne rzeczy i wiszą mi na lodówce, chciałbym przypomnieć Bartoszu, ale o tym wiem, że wiesz, bo
dodaliśmy o tym na spotkaniu. Bartosz z Klocków również ciekawy kanał, który wam będę polecał, gdyż zawsze ciekawe kanały warto polecać, warto odkrywać nowe kanały, nie ograniczać się tylko do tych, które już znacie. Również jego naklejka, również koperta. Cóż, takie koperty ostatnio coraz częściej przychodzą z ZUS-a albo ze skarbówki po tej otwarciu mojej działalności. Także trochę się boję, ale spokojnie, mam nadzieję właśnie bardziej, że to nie jest jakiś ze skarbówki. Nie jest ze skarbówki, patrzę, nie ma żadnych danych. Cześć WTF Kloc, uwielbiam twój kanał, bardzo lubię twoje filmy o podróbkach Lego, ciekawy pomysł na kanał. Jako nagrodę za twoje świetne filmy, super, to jest ekstra, naprawdę, nagroda za świetne filmy. Takiego czegoś jeszcze nigdy nie dostałem, więc postanowiłem dać ci paczkę, w paczce znajdziesz zestaw Fortnite, dwie figurki. Ja widzę póki to tylko zestaw Fortnite, ale zgaduję, że dwie figurki są umieszczone w środku, tak? Mam nadzieję, że paczka ci spodoba, pozdrawiam Bartosz z Klocków. No cóż, tutaj więc i to wyląduje, Bartoszu, na osobnym filmie Fortnite, wow! I to nie byle jaka podróbka, 10 zł, powiem szczerze, fajna cena. Jak za coś takiego, jak za taką patelnię, tutaj jakaś fajna brońka ze stojaczkiem, no i ten tutaj gość. Przypomina mi takie właśnie klimaty, wiadomo, faraonowe i tak dalej. Swoją drogą, faraon był u mnie wczoraj na bazowym kanale z klockami. Zapraszam was do obejrzenia serii Adventurers z faraonami, zresztą było więcej tam takich odcinków. Świetny zestaw, aczkolwiek instrukcja z tyłu, wiecie co o tym sądzę, moi drodzy, więc to leci na tył, moi drodzy. Najważniejsza paczuszka, która, znaczy najważniejsza, no może bym przesadził z najważniejsza, bo oczywiście to tak nie działa, że ważne, mniej ważne i tak dalej, na pewno natomiast największa, więc siłą rzeczy oczywiście jej przywiążemy tutaj jakąś wyjątkową uwagę. Klocki Świat również, jest to człowiek, który dał mi już niejedną przesyłkę na ten kanał, niejedną rozrywkę, więc zapełnił i wam, gdyż no, wiecie, no, film na ten kanał, to za was rozrywka. Wow, moi drodzy, otwieramy tą paczuszkę i co my tu znajdujemy? Czekajcie, no jest tego naprawdę masa kloca. No ja czuję, że będziemy musieli temu poświęcić absolutnie osobny film. No bo spójrzcie, ile tutaj tego jest, no nie chcę tego przeglądać na szybko. Mapy, kipki, Minecrafty, żołnierze, śmieszne krzesła. Naprawdę jest tutaj tego masa, ogrom, więc będę chciał temu chyba jednak poświęcić osobny odcinek. WTF to jest to? Co to było, moi drodzy? Czy to jest, no, klocek, bo nawet ma study, ależ parodia, moi drodzy. Dinozaur z Banta się chowa, no są BP, jest oryginalnie, jest podróbkowo, no ciekawe tutaj. Klocki Świat nieraz nas już zaskakiwał. List, co my tutaj znajdziemy? Moi drodzy, jest list, przeczytajmy sobie list. Przeczytajmy sobie list od klocka. Siemka WTF, w paczce znajdziesz miks WTF, instrukcje i pudełka do miksa. Pozdrawiam, Klocki Świat. Krótko, zwięźle i na temat. Moi drodzy, no niesamowicie, ale chyba będziemy musieli temu poświęcić osobny film. Co ciekawe, no właśnie, moi drodzy, ja trochę się zrobiłem, bo to opakowanko, które było tu w środku, ja dostałem od kogoś innego przecież. I chyba też od Abakusa, mi się wydaje, że to od Abakusa również dostałem. Wybacz, jeżeli jesteś kimś innym, a nie Abakusem, a tak teraz powiedziałem. Napisz mi w komentarzu w takim razie, od kogo to jest i ci podziękuję. 4 złote, więc zapowiada się ciekawie, na pewno. No i moi drodzy, mamy jeszcze tutaj taki liścik, żeby było ciekawiej, to już jest jednak zawartość tamtego opakowania. Jak widzimy, tu jest tak jak kolega obiecał, tutaj znajdziemy, proszę, instrukcje, opakowania, 6 zł, no ciekawe, fajnie, że mam instrukcję, bo oznacza to, że może coś z tego uda się odbudować i coś z tego będzie. Coś z tego odbudujemy, no i będzie tutaj jakaś zabawa. Police Jail, moi drodzy, tu nawet mamy. No super, ja się... O, patrzcie, opakowanko, był taki zestaw w ogóle? No wow. Antyterroryzm, dalsze instrukcje. Fajnie, że mi takie rzeczy tutaj dołączyłeś. No i moi drodzy, tak prezentuje się oto ten mini haul, te paczuszki, które od was dostałem. Mówię, ja się zawsze cieszę, gdy mogę od was dostać tak świetny content na ten kanał. To jest zawsze niesamowite, zawsze niesamowicie fajne. Tym bardziej, że ten kanał potrzebuje takiego kontentu, moi drodzy, także dziękuję wam bardzo przede wszystkim za spotkanie, za to, że możemy pogadać z wami, bo jesteście niesamowicie fajnymi osobami, za prezenty, to przede wszystkim zawsze mnie tak obdarowujecie tymi prezentami. No i znów mam masę materiałów, a jak ze starymi się nie wyrabiam, a to kolejna masa materiałów na kanał, moi drodzy. Jeszcze raz wielkie dzięki, widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych filmach. Bye!